i zapowiadany, wyczekiwany program Pilnujmy Polski. Dobry wieczór, panie ministrze, w studiu Antoni Macierewicz. Dobry wieczór panu, witam państwa i przepraszam za to opóźnienie, ale rzeczywiście posiedzenie klubu sprawiło, że musiałem w nim uczestniczyć i dopiero teraz mogłem przyjść. To teraz, skoro już Jacek Sobala i pan minister o klubie powiedział, to ja nie mogę. Inne tematy wybieraliśmy sobie, ale trudno, szybko ten klub oceńmy. Spotkanie jakieś nadzwyczajne? To jest dosyć zwyczajne spotkanie, my się dosyć często spotykamy, ale to miało oczywiście istotne znaczenie ze względu na dyskusję dotyczącą spraw struktury partyjnej, decyzji, które przed nami są, no i przede wszystkim spraw gospodarczo-społecznych, przed jakimi stoi Polska i działaniami, jakie musimy w tej sprawie, w tej kwestii podjąć. No bo to jest ostatecznie najważniejsze. Najważniejsze jest ta wojna, którą prowadzi z Polską Rosja, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym, i trzeba się jej skutecznie przeciwstawić. Najbardziej odczuwalnym elementem dla Polaków tej wojny jest inflacja. Inflacja, która narasta w sposób wyraźny od końca zeszłego roku. Opozycja mówi, to nie jest inflacja wojenna, to jest inflacja wynikająca ze złych działań rządu, bo właśnie pojawiła się nie 24 lutego, tylko pojawiła się na jesieni roku ubiegłego. No nie pojawiła się w tym wymiarze na jesieni roku ubiegłego. To jest po prostu nieprawda. Rzeczywiście rośnie od lutego. Ten błyskawiczny wzrost inflacji do blisko ponad 10% to jest właśnie od lutego. Przedtem to było zupełnie inaczej. Ale nie tylko inflacja jest rzeczą. Ja rozumiem, że zwłaszcza jeżeli chodzi o miasto, to inflacja jest problemem najgroźniejszym. Ale jeżeli chodzi o wieś, to są problemy związane z konsekwencjami ataku gazowego ze strony Rosji, tego ataku energetycznego, który Rosja wobec Polski i wobec zresztą całej Europy stosuje. My jesteśmy skutecznie, się możemy obronić, chociaż ceny bardzo wzrosły i to uderza bardzo w rolników, prawda? My jesteśmy skutecznie obronić, no ale takie państwa jak Słowacja, prawda, jak Czechy, jak Węgry są naprawdę w bardzo dramatycznej sytuacji. No i będziemy ich wspierali. Polska staje się, można powiedzieć, to się nazywa hub, teraz się tak mówi, czyli krótko magazyn, mówiąc, tym punktem odniesienia, który będzie rozpowszechniał dostęp do surowców energetycznych, ponieważ zbudowaliśmy takie możliwości przez ubiegłe lata, przewidując, że dojdzie do takiego kryzysu. A dziwi się pan minister opozycji? Tak. Może ich wylicza prawo, inflacja rośnie, to atakujemy rząd, zasady demokracji, czy nie? Ale właśnie warto sobie zdawać sprawę z tego, że to jest nie tylko inflacja, to jest właśnie także, i to jest przede wszystkim energetyka, i za to jest odpowiedzialna właśnie opozycja. To właśnie rząd Donalda Tuska robił wszystko, żeby uzależnić Polskę od Rosji, jeśli chodzi o energetykę, i oni tego nie umieją teraz przyznać. Znaczy, zamiast, proszę bardzo, niech atakują rząd, ja nie mam nic przeciwko temu, czy rządzącą partię, ale niech powiedzą, że zrobili błąd. Niech tę sprawę, że tak powiem, jasno postawią, bo tylko wtedy, gdy ją postawią, to ja uwierzę, że ich krytyka rządu jest uczciwa, zmierza do naprawy naszych działań, do tego, żeby wybrać najlepszą drogę, a nie tylko i wyłącznie do jakby, no, ataku podobnego jak ten, który propaganda rosyjska wobec Polski uprawia. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Ale współgra to z atakiem, że mamy atak realny w energetyce, w gazie, to się przekłada na inflację i do tego mamy rezonans opozycji? No niestety współgra. No niestety mamy tutaj do czynienia przecież z działaniem, które wspiera w istocie właśnie ten atak rosyjski. Zamiast jasno powiedzieć, że trzeba było budować siłę gospodarczą i bezpieczeństwo energetyczne Polski, to opozycja nieustannie atakuje, ba, do tego stopnia, że
druga ich wypowiedź to jest ta, że trzeba obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, który naprawdę broni Polski. Rząd, który nie tylko zagwarantował olbrzymi, zwłaszcza prowincji, no, olbrzymi wzrost gospodarczy, olbrzymią, tak powiem, możliwość zagospodarowania tych negatywnych sytuacji, w jakich się znajdowała polska prowincja, począwszy od dróg, przedszkol, szkół, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim zagwarantowała bezpieczeństwo Polski. Żaden inny rząd tego nie zrobił. Ja już nie będę mówił o tych pieniądzach, które idą, masa, olbrzymie pieniądze, jakie idą właśnie dla samorządów prowincjonalnych, dla ich niezbędnych, rzeczywiście niezbędnych wydatków. To w ogóle jest bezdyskusyjne. Dla straży pożarnej, prawda, dla kół kobiet i tak dalej. Znaczy dla całej tej infrastruktury wiejskiej czy prowincjonalnej, która jest niezbędnym elementem wyrównania pozycji społeczności prowincjonalnej i wielkomiejskiej. To jest jeden z najważniejszych elementów naszej polityki, którą prowadzimy od początku. Chociaż retorycznie w tej chwili niemalże każda partia, niemalże każdy polityk jest antyrosyjski. Teraz taka jest moda. No chociaż pojawiają się dokumenty, które wskazywały, że były okresy, kiedy na to patrzono inaczej. Wojskowe Biuro Historyczne ma w sensie sobie dokumenty, które zostały ujawnione poprzez aneksy do raportu podkomisji. To prawda. Ten dokument, który dzisiaj zobaczyłem w Gazecie Polskiej, bardzo się cieszę, że Gazeta Polska Codzienna go opublikowała, czy też omawia ten dokument, chociaż dziwię się, że nie podała źródła, prawda, że nie podała, że to właśnie pan profesor Cęckiewicz z WBH, że dzięki niemu ten materiał jest dostępny, stał się dostępny dla komisji i komisja zamieściła go jako załącznik i w ten sposób on dotarł do pana Rachonia, czy teraz do Gazety. Ale to najważniejsza jest treść. To jest zupełnie oczywiste. To jest dokument, który pokazuje po pierwsze, jak bardzo ówczesne kierownictwo rosyjskie, dokument jest z 2008 roku, z początku 2008 roku, jak bardzo kierownictwo rosyjskie nienawidziło braci Kaczyńskich, prezydenta Kaczyńskiego i pana Jarosława Kaczyńskiego. Mówią, tam w ogóle wręcz piszą, że to dyktatorzy. Że to jest rodzina, że to są bracia dyktatorzy, prowadzą politykę dyktatorską. To jest bardzo ciekawe, dlatego, bo to jest 2008 rok, a ten sposób mówienia o braciach Kaczyńskich pojawił się także w Platformie Obywatelskiej potem. Oni wyraźnie właśnie zaczerpnęli to słownictwo. Opiszmy, to jest dokument atasze wojskowego, który wysyła oczekiwania i nastroje w Moskwie wobec Warszawy w takich specjalnych notatkach specjalnych kierowanych właśnie. W tym wypadku chodzi o siedmiostronicową notatkę, która omawia, jakie są oczekiwania, jakie są opinie, jakie są dążenia polityki rosyjskiej wobec Polski. Skoro jesteśmy już w archiwistyce, w tej dziedzinie wiedzy, to jest zasób archiwum wojskowego. Jest takich dokumentów więcej z ataszatu wojskowego w Moskwie? Tak, oczywiście. Oczywiście, że jest więcej, jaka jest ich treść, to jest osobna sprawa, prawda, ale treść idzie w tym samym kierunku? To jest tak, że to jest jeden jednostkowy dokument i potem inny? Nie, to o tym nie jest liczą, jednostkowy dokument. To jest stała presja? To nie jest jednostkowy dokument, to jest stały kierunek, tak powiem, ze strony rosyjskiej opiniowania i wielkiej radości i wielkiej nadziei, że rząd pana Donalda Tuska zmieni tę sytuację. I tutaj są bardzo jasno postawione dążenia i żądania ze strony rosyjskiej. Dotyczą one Nord Stream 1, dotyczą one tarczy antyrakietowej, której na temat której rozmowy prowadził pan prezydent Kaczyński.
No i którą zablokował pan Donald Tusk dopiero w 2016 roku wraz z przedstawicielami strony amerykańskiej. Ta budowa została rozpoczęta wtedy, kiedy ja byłem ministrem obrony narodowej. Pamiętam, jak pierwszą łopatę, że tak powiem, pod budowę tej tarczy wbiliśmy. No i wreszcie niesłychanie ważne inne kwestie związane przede wszystkim ze sprawą energetyczną. Przede wszystkim ze sprawą energetyczną. Tutaj Rosjanie wyraźnie mówią, że jest nadzieja, że ze strony Donalda Tuska będzie wsparcie, będzie porozumienie. Będzie można rzeczywiście Polskę zagospodarować energetycznie. Że Polska także wycofa swój sprzeciw wobec Nord Stream 2. Tak. Tam też tak, jest taka, tak, to jest jasno. To jest jasno powiedziane i to zostało zresztą, że tak powiem, no, z ich strony nacisk na to był przez cały czas robiony właśnie na pana Donalda Tuska, bo on dawał taką perspektywę, on stwarzał taką szansę. Ale w świetle tego dokumentu, te słowa, które powiedział Putin o Tusku, nasz człowiek w Warszawie, jak rozumiem, stają się coraz bardziej prawdziwe, albo w jeszcze pełniejszym świetle się pokazują. Jako człowiek, ten się dokument adresuje oczekiwania Kremla. Tak, to jest jasno tam zawarte w tym dokumencie, a także w innych dokumentach. No i mamy tego realizację w działaniu pana Donalda Tuska, no bo przecież umowa, jaką zawarł jego wicepremier, pan Pawlak, zawarł dlatego, bo Donald Tusk tę sprawę aprobował. Warto pamiętać, to dość straszna sytuacja, ale trzeba to jasno sobie powiedzieć, że ostatecznie ta umowa została uzgodniona 7 kwietnia 2010 roku podczas spotkania pana Donalda Tuska z panem Putinem w Smoleńsku. Wtedy zawarto jakby uzgodniono ostatecznie zawarcie tej umowy. Przypomnijmy, ona miała obowiązywać przez 37 lat. To naprawdę byłaby katastrofa. I gdyby nie późniejsza presja Prawa i Sprawiedliwości oraz Unii Europejskiej, prawda, co do której tutaj bardzo olbrzymią rolę odegrał przedtem jeszcze pan prezydent Kaczyński. Pamiętacie państwo zapewne tę awanturę o kwestię obecności pana prezydenta Kaczyńskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej. To nie chodziło o żadne sprawy prestiżowe. Pan prezydent właśnie prowadził rozmowy związane z tym, żeby uniemożliwić uzależnienie Polski i całej Europy od sojuszu rosyjsko-niemieckiego. I to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że to właśnie działanie rządu Donalda Tuska na rzecz wzmacniania, utrwalania, popierania zarówno zależności energetycznej, jak i zależności politycznej od sojuszu rosyjsko-niemieckiego, to doprowadziło do tej sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Przecież, proszę państwa, zdajmy sobie sprawę, że śmierć pana prezydenta, zbrodnia smoleńska sprawiła, że o 5 lat przedłużyły się rządy Platformy Obywatelskiej. I to właśnie w ciągu tych 5 lat Platforma Obywatelska, wspierając Rosję, wspierając zależność energetyczno-gospodarczą, sprawiła, że dzisiaj państwa europejskie są bezradne. Że dzisiaj państwa europejskie są zależne od Rosji. Chociaż że dzisiaj mamy do czynienia właśnie z... Ja bym tak rozgrzeszał Angeli Merkel. Ona miała ależ oczywiście robi. Nie tylko miała świadomość, co robi, to ona, jak powiem, dyktowała Tuskowi, co on ma w tej sprawie robić. To dla mnie jest zupełnie oczywiste, że pan Donald Tusk realizował po prostu politykę niemiecką. Był narzędziem tej rozgrywki. Tak, to tutaj z panem się w pełni zgadzam. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy mieli jasność. To właśnie dlatego
między innymi doszło do zbrodni smoleńskiej. Zresztą Gazeta Wyborcza w 2016 roku w takim artykule Holendra z 24 kwietnia 2016 roku bardzo jasno powiedziała, że do tej tragedii doszło właśnie dlatego, że pan prezydent przeciwstawiał się sojuszowi między Tuskiem a Putinem. Czyli krótko mówiąc, ten autor był świadom, że nie było żadnej katastrofy, tylko była zbrodnia w istocie, a po dzień dzisiejszy Platforma Obywatelska się temu przeciwstawia. Tutaj też chcę, żebyśmy mieli absolutną jasność. Z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, która udaje, że jest antyrosyjska, ale w sprawie zbrodni smoleńskiej nie chce mówić prawdy. W sprawie zbrodni smoleńskiej broni jakby całym sercem, że tak powiem, i wszystkimi możliwymi działaniami broni Donalda Tuska, działając w ten sposób na rzecz propagandy i polityki rosyjskiej. Dlatego, bo co to znaczy? To znaczy, że oskarża pana prezydenta Kaczyńskiego, że oskarża pana generała Błasika, że oskarża polskich pilotów. Nie przyznaje się do tego, że to było zabójstwo, oskarżając Polskę i oskarżając polskiego prezydenta. To jest wybór, jaki jest przed nami. Czy wybrać prawdę taką, która jest zawarta w raporcie, który opublikowaliśmy miesiąc temu, mówiącym o tym, pokazującym, jak doszło do zamachu, czy wybrać kłamstwo smoleńskie, które broni Tuska i broni Rosję i broni ich Platforma Obywatelska. Udają, że wspierają Ukrainę, udają, że atakują Rosjan, ale tak naprawdę w sprawach zasadniczych dotyczących gospodarki, dotyczących polityki i dotyczących zbrodni smoleńskiej wspierają Rosję. Panie ministrze, to ja muszę zapytać, bo już 11 maja tak się złożyło, rozmawiamy miesiąc po opublikacji raportu. Chciałoby się zapytać, raport jest opublikowany i co dalej? No, raport jest opublikowany, jest opublikowana jego wersja angielska. Muszę powiedzieć, że zresztą na stronie MON-u jest, poza tymi dokumentami, angielską i polską wersją, od jutra będą wszystkie załączniki, także ten, o którym dzisiaj mówiliśmy, będziecie go Państwo mogli sobie spokojnie przeczytać, ale przede wszystkim jest także wybór. To jest ponad 20 artykułów z prasy międzynarodowej. No, cała międzynarodowa prasa, gdy zapoznano się z raportem, poza chyba jedną gazetą francuską, w pełni popiera diagnozę raportu o zamordowaniu prezydenta przez Rosjan. I to zarówno anglosaska, jak i... tych możliwości co państwo polskie, bo wydaje mi się, że państwo polskie przyjęło ten raport dziwnie. Nie, dlaczego? Państwo polskie jednoznacznie przyjęło. Pan premier od razu zapowiedział, że będzie inicjatywa prawna w międzynarodowym... A prokuratura? Zaraz, ale najpierw powiedzmy, bo to jest najważniejsze, prawda, że musi być skierowany pozew do Trybunału Praw Człowieka, do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, prawda? I to zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki od razu. Rozumiem, że on to jest przygotowywane. To musi być zresztą przygotowane dosyć szybko, dlatego, bo jest taka duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie będą chcieli wystąpić z tego Międzynarodowego Trybunału i z Rady Europy i w ten sposób uniemożliwić przeprowadzenie takiego postępowania. Więc to jest rzeczywiście sprawa, z którą i pan premier się w tej sprawie rzeczywiście angażuje bardzo daleko, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tak dalej, więc jestem przekonany, że to szybko zostanie zrealizowane. Więc tutaj uważam, że wszystko dzieje się w sposób
w sposób właściwy. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Wątpliwości mam inne. Wątpliwości mam dlaczego ciągle telewizja publiczna robi to samo, co robiła przez cały czas istnienia podkomisji, czyli milczy na temat raportu, zamiast go udostępniać społeczeństwu, referować poszczególne fragmenty, po prostu pokazywać, co naprawdę to jest polityka, tam się, bo na czele tam się telewizji stało. Stoi były polityk ja Solidarnej tego. Polski, tej samej partii, która zarządza Ministerstwem Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że bada, że być no, może bada. Skończy swoje działania w tym roku, ale być może nie. Znaczy, przepraszam, nie, ta wypowiedź chyba brzmiała inaczej, że w tym roku będzie opinia międzynarodowego zespołu, nie, że zakończone zostanie badanie. Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Antenie Radia Wnet, powiedział, że w tym roku zakończy, ale może się przejęzyczył, bo... Nie, ale to wspaniale, tylko że ja bym chciał, żebyśmy mieli tę jasność. Jedynym dokumentem państwa polskiego, który definiuje, jakie jest nasze stanowisko jako Polski w tej sprawie, jest raport podkomisji. To jest jedyny państwowy dokument w tej sprawie definiujący, co się stało i jak technicznie przebiegał cały, jak wyglądał przebieg wydarzeń, który doprowadził do śmierci polskiej elity, przede wszystkim pana prezydenta, ale całej polskiej elity. Obowiązkiem prokuratury jest nie tyle zbadanie, co się stało, bo wiadomo, co się stało. Tutaj stanowisko państwa polskiego jest jednoznaczne. Tylko znalezienie i wskazanie winnych, dlatego, bo komisja nie ma prawa wskazywać winnych. Przepisy prawa lotniczego bardzo wyraźnie mówią, że komisja zajmuje się tylko problematyką techniczną, definiuje, co się stało z punktu widzenia technicznego, nie wskazuje winnych. Wskazanie winnych to jest obowiązek prokuratury. Nie zajmowanie się problemami technicznymi, bo one są już jednoznacznie wyjaśnione i tym się już koniecznie zajmować nie trzeba. Choć oczywiście, jeżeli będą jeszcze jakieś dodatkowe elementy, no to zawsze dobrze. To zawsze każdy, że tak powiem, powie, że taka rzecz jest istotna. Ale to nie jest problem alternatywny. Prokuratura powinna korzystać z raportu i w oparciu o to wskazać winnych. Zresztą, jak państwo wiecie, prokuratura częściowo ten problem już podjęła wcześniej. Dlatego, bo wskazała jako odpowiedzialnych kontrolerów, rosyjskich kontrolerów lotu. I słusznie zresztą, tak. Bo oni rzeczywiście fałszowali informacje. I za organizację lotu pana Arabskiego, zdaje się. I za przygotowanie lotu pana Arabskiego, chociaż ten wyrok 10 miesięcy w zawieszeniu to jest taka rzecz mało przyzwoita, ale jest jednoznacznie stwierdzone przestępstwo i to jest tak naprawdę przecież zbrodnia, chociaż stopień wyroku, wysokość wyroku nie dotyczy zbrodni, tylko przestępstwa. Więc tutaj taki jest obowiązek prokuratury, jeżeli im szybciej ona to zrobi, tym oczywiście lepiej. Więc ja bym nie łączył tutaj zachowania telewizji publicznej z tym, a dlaczego tak telewizja publiczna, dlaczego chowa raport, dlaczego nie przedstawia opinii publicznej raportu, tego nie wiem, ale robi to na szczęście telewizja Republika, za co raz jeszcze chcę podziękować. I tymi podziękowaniami dzisiaj kończymy. Antoni Macierewicz był gościem telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, my jesteśmy już po 22, więc miłego wieczoru państwu życzę i do zobaczenia jutro. Dziękuję.